Mołdawianie rozczarowani Brukselą i proeuropejską elitą opowiedzieli się za zbliżeniem z Moskwą. Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Igor Dodon, przewodniczący Partii Socjalistycznej, który obiecał odbudowę relacji z Rosją. Jego ugrupowanie opowiada się za unieważnieniem umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i przystąpieniem do stworzonej przez Moskwę Unii Euroazjatyckiej. Proeuropejska kandydatka Maja Sandu twierdzi, że wybory nie były uczciwe, a premier Paweł Filip apeluje o utrzymanie polityki prozachodniej, zwłaszcza że Unia jest najważniejszym gospodarczym partnerem Mołdawii. Mołdawia jest niewielka i zwrot w kierunku Rosji ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Do niedawna Unia Europejska wydawała się jedyną, niemal magiczną siłą ciągnącą na zachód kraje postsowieckie. Niewiele z tego magnetyzmu pozostało. W gruzach leży Partnerstwo Wschodnie, program, który miał zbliżać te kraje do Unii. Zresztą Mołdawianie, którzy chcieli być w Unii, już w niej są, dzięki rumuńskim paszportom i ruchowi bezwizowemu. Z kolei Europejczycy mają swoje problemy i nie sądzę, żeby ktokolwiek zaprzątał sobie głowę Mołdawią. Od zwykłych obywateli aż po polityków, dla których problemem jest Trump, a nie Dodon. Z kolei kraje naszej części Europy, którym powinno zależeć, nie chcą albo nie potrafią nic zrobić. Z kolei Rosjanie nie przepuszczą żadnej okazji i systematycznie odbudowują strefę wpływów. Trudno im się dziwić.